Ta fontanna od początku wzbudzała spore kontrowersje wśród mieszkańców. Na otwarcie nowej atrakcji turystycznej 24 maja przybyło wielu mieszkańców naszego miasta. Każdy chciał zobaczyć fontannę wartą 2 miliony złotych. Woda wytryska z ponad 40 dysz, jest podświetlana i działa w rytm muzyki. W nocy z 23 na 24 czerwca kamery monitoringu zarejestrowały pewne zdarzenie. Przed godziną 4 mężczyzna wyrwał choinkę z korzeniami i wsadził ją w postać rybaka, czym uszkodził główną dyszę fontanny. Od tego momentu fontanna nie działa. Urząd Miasta złożył w tej sprawie zawiadomienie do policji. Trwa szacowanie strat, a później naprawa. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że sprawca zostanie zatrzymany, a fontanna warta 2 miliony złotych w końcu zacznie działać. W tym worku są zwłoki psa. Nie pokażemy zwierzęcia ze względu na drastyczne zdjęcia. 10-miesięczna suka dryfowała w okolicach mostu przy rzece Drwęcy. Schronisko z policją proszą o pomoc w ustaleniu winnego. Pomocne w poszukiwaniach mogą być fotografie zamieszczone na profilu Facebooka Fundacji AFN. Sekcja zwłok wykazała, że piesek został w sposób brutalny uderzony ciężkim przedmiotem. I pomimo tego, że żył, włożony do worka i wrzucony do wody, tak, że był to bardzo czyn bestialski. Historie zwierząt, które trafiają do schronisk, są mniej lub bardziej okrutne. Ten pies najprawdopodobniej został wyrzucony z samochodu przy miejscowości Smykowo. Powód wydaje się dość prosty. Zwierzę jest ślepe. Kilkanaście dni temu trafił do schroniska także ten maluch. Pies błąkał się koło zespołu szkół zawodowych imienia Szandora Petofi. Po interwencji młodzieży został przywieziony właśnie tu. Wystraszony i zagubiony nie może pogodzić się ze swoim losem. Ta sunia szybko przyzwyczaiła się do tego miejsca. Znaleziona miesiąc temu w gminie Rychliki już przywykła do nowego otoczenia. Energiczna, sympatyczna, obdarzona lisią urodą piękność zasługuje jednak na lepsze miejsce. A to prawdziwy stróż domu, czujny, wesoły i pełen energii. Takiego psa powinna mieć osoba aktywna. Zwierzę błąkało się w okolicach cmentarza przy ulicy Spokojnej. Psiak ma chore lewe oko. Nasz wakacyjny odpoczynek niestety odbija się cieniem na losie zwierząt, bo bardzo często wyrzucane są samochodów. I tutaj jest taki apel, jeżeli ktoś widzi, że rzecz taka ma miejsce, warto zapisać numer rejestracyjny, bo po prostu nie powinny takie rzeczy uchodzić bezkarnie. Oto czterolatek od roku oczekujący na adopcję. Pięknie umaszczony psiak budzi sympatię wśród ludzi, ale niestety nie u kolegów z kojca. Brak akceptacji towarzyszy związany jest z izolatką. Czworonóg ma własny kojec. Bez kumpli, nie wspominając o miłości człowieka, jest osamotniony. Czas to zmienić. Piesek jest tak niepowtarzalny, że jak Państwo widzicie, łatki, cudowne, tak, Piewciu? Nie jest starym pieskiem, bo ma około 4-5 lat, jest wykastrowany, więc na pewno będzie również z tego powodu trzymał się domu. W niedzielę 1 lipca jest Światowy Dzień Psa, a w schronisku dzień otwarty. W godzinach od 11 do 16 będą przyjmowani interesanci. Mile widziane są koce, karmy dla zwierząt lub drobne datki. A jeszcze bardziej potencjalni nowi właściciele gotowi zaadoptować zwierzę na dobre i na złe. Przypominamy telefon do schroniska 505 438 301. Bajkowy zakątek wcale nie znajduje się za siedmioma górami i lasami, a w pobliżu Ostródy w miejscowości Guzowy Piec. 24 czerwca na łonie natury i w środku lasu odbył się rodzinny piknik. Organizatorzy spotkania byli zaskoczeni ilością przybyłych gości. Bardzo się cieszę, że tyle osób przyjęło nasze zaproszenie do tego nowego miejsca, bo przecież bajkowy zakątek, mimo że w tym miejscu obiekt już istniał długo, natomiast bajkowy zakątek otwiera się tak naprawdę dzisiaj. I to tylko świadczy o tym, że ten pomysł jakby na obiekt tego typu, skierowany głównie do rodzin z dziećmi, znajduje tak wielu aprobatorów, tak? Także z tego się bardzo cieszę. Rodzinny piknik na łonie natury miał pokazać, jak różnorodnie można spędzać czas na świeżym powietrzu. Tego dnia można było skosztować znakomitych miodów, serów, a także mięsin i wędzonych ryb. Wędzimy wszystkiego rodzaju mięsa, zacząwszy od karkówki, schabu, boczku. Wędzimy ryby, tak jak widać tutaj na załączonym obrazku. Także wszystko to, co można zrobić na takiej osadzie, na takim bajkowym zakątku gdzieś, wszystko wyrabiamy sami. Pieczenie chleba, bułek.
Rodzinny piknik był okazją do zaprezentowania swojej pasji. Jak się okazało, wikliniarstwo papierowe może uprawiać każdy z nas. Wystarczy odrobina chęci i umiejętności. Tniemy to na cztery części, składamy na cztery części, robimy sobie rurki, to tak zwane patyczki i potem te patyczki właśnie formujemy sobie to, co chcemy sobie uformować, jakikolwiek, czy koszyczek, czy miseczkę, to na tym to polega. I potem to bejcujemy, lakierujemy, nadajemy formę i już jest gotowe. Podczas spotkania w bajkowym zakątku dziennikarze z Warmii i Mazur rywalizowali o miano najlepiej gotującej redakcji w regionie. Po raz pierwszy dziennikarze stanęli przed takim wyzwaniem, dlatego też organizatorzy, dmuchając na zimno, zadbali o małą pomoc. Na szczęście mamy tam swoich ludzi, więc nikt tego nie słyszał, ale zadbamy o to, żeby te zupy smakowały, ale tak naprawdę z pewnością będą do zjedzenia. Natomiast te zupy też są bajkowe, bo nasi dziennikarze nie wiedzą, co będą gotować, nie wiedzą, z jakich składników będą gotować, dowiedzą się dopiero po losowaniu. Każdy dostanie swoją zupę, swoje składniki. Do przyrządzenia każdy z zespołów miał zupę. Zanim jednak przedstawiciele mediów zabrali się za krojenie składników, musieli rozszyfrować, jaką zupę będą gotować, a to wcale nie należało do łatwych zadań, gdyż nazwa zupy była początkiem bajki. Na przyrządzenie dania była tylko jedna godzina. Redakcje mogły liczyć na podpowiedzi znakomitego kucharza Karola Okrasy. Po godzinie gotowania zupy były już gotowe. Dziennikarze gotowali pomidorową, ogórkową, rybną czy kalafiorową. Nasza redakcja ugotowała zupę pieczarkową. Niezwycięstwo było najważniejsze. Liczyła się dobra zabawa i dochód zebrany ze sprzedaży zup. Dziennikarze zadecydowali, że zebrane pieniądze trafią do domu dziecka w Reszlu. Tylu wydarzeń jednego wieczoru w murach zamku dawno nie było. Na początek przez młodych muzyków została opanowana sala reprezentacyjna. Koncert uwieńczający zakończenie roku szkolnego szkoły muzycznej zainaugurowano z grubej rury. Na dobry początek końca zaserwowano utwór Fryderyka Chopina, a potem poszło z górki. Były melodie trudne i melodie łatwe, miłe dla ucha i te, co wybrzmiewać powinny co najwyżej w domowym zaciszu. Młodzi muzykanci zagryzali zęby i mimo małych potknięć schodzili ze sceny z głową do góry. W końcu to dzień, w którym dyplom czas odebrać. Wszyscy zdali, rok kończy się bardzo pięknie, mamy bardzo pięknie rozwiniętą klasę skrzypiec. Rozpoczęliśmy też naukę w klasie gitary w tym roku w takim bardziej rozbudowanym zakresie. Klasa fortepianu również bardzo się rozwija i przybywa nam dzieci. No ale to co, same szóstki? Są też piątki. Są też piątki, ale większość świadectw jest z paskiem. Okolice Ostródy, tytuł dobrze znany wielu mieszkańcom. W tym roku został wydany kolejny, czwarty numer rocznika. W książce znajdujemy informacje na temat kina w Morągu, umierających cmentarzy czy o Grunwaldzie w publicystyce Bolesława Prusa. Na spotkaniu z Waldemarem Mierzwą i Ryszardem Tomkiewiczem, współtwórcami publikacji, zostały w pigułce omówione niektóre artykuły. Nowa pozycja podobno rodziła się w bólach, ale z efektu finalnego autorzy są zadowoleni. Tekst o posiedzeniu pierwszej Miejskiej Rady Narodowej w Dąbrównie w 1945 roku należy do tych najbardziej polecanych. Tu taka ciekawostka. Otóż okazało się, że w Dąbrównie mieszkańcy miasta jako pierwsi w ogóle na terenie Warmii i Mazur bez jakiegokolwiek uzgodnienia z władzą postanowili powołać własną Radę Narodową. No i jest znakomity artykuł Włodzimierza Godlewskiego o Perle Ostródy. Kontynuacja cyklu, naszego cyklu o najważniejszych pismach Ostródy po 1989 roku. 30 czerwca w sobotę Ostródzkie Dni Morza. O 10 regaty, od 11 przez 3 godziny rejsy promocyjne statkami po Jeziorze Drwęckim, o 15 trójmecz piłkarski powiatów na pontonach w pogoni za piłką o średnicy 1,5 metra, wieczorem koncerty, a o 22.40 pokaz sztucznych ogni. Wydarzeniem wyprzedzającym wymienione atrakcje była prelekcja Ryszarda Kowalskiego. Lokalny historyk odbył z widownią wirtualny rejs statkami żeglugi pasażerskiej. O kanale było jak na receptę. Obchodzimy tego roku stulecie ostródzkiej żeglugi turystycznej, którą założył Adolf Teclaw w 1912 roku, czyli upłynęło równe 100 lat. Jest to okrągła rocznica i z okazji tej rocznicy są przewidziane obchody w ramach Dni Morza
i również zaplanowano mój odczyt. Ostatnim z środowych wydarzeń w krzyżackim obiekcie, a zarazem najważniejszym, było Forum Rozwoju Ostródy. Po referendum, w którym odwołano burmistrza, czas na przygotowania do wyborów. Inicjatorzy zmian w mieście ruszyli z kopyta. Cykl spotkań z mieszkańcami to priorytetowe działanie, którego wynikiem ma być platforma między Ostrudzianami a przyszłym włodarzem. Chcemy również po wszystkich spotkaniach sporządzić taki spis, w którym zawrzemy wszystkie pomysły mieszkańców, wszystko to, co mają do powiedzenia, i chcielibyśmy, żeby przyszły kandydat, no a co za tym idzie, przyszły burmistrz, realizował te pomysły mieszkańców, czyli żeby tym razem było inaczej. Czyli my, mieszkańcy, chcemy mieć wpływ na to, co się dzieje w naszym mieście. Kto jest waszym kandydatem? W tej chwili nie ma jeszcze kandydata. Trwają różne rozmowy, jeżeli kandydat się wyłoni, damy na pewno znać. Nazwisko niebawem zostanie ujawnione, tymczasem czas na spotkania. Informacje o najbliższych zlotach grona zainteresowanych losami miasta będą zamieszczane na stronie Forum Rozwoju Ostródy. Organizatorzy zapraszają przedsiębiorców, członków organizacji pozarządowych oraz wszystkich mieszkańców. Janki, wianki i piosenki. Właśnie pod takim hasłem w Ostródzie 23 czerwca odbył się Wieczór Świętojański. Noc Kupały obchodzona jest w okresie letniego przesilenia. To święto nie tylko sięgające głęboko w obyczaje słowiańskie, ale także zawierające cechy innych kultur. W Ostródzie tradycyjnie odbył się konkurs na najładniejszy wianek. Niestety z roku na rok tych wianków jest coraz mniej. Tradycję, którą podtrzymujemy od wielu, wielu lat. Ja nie wiem, czy Państwo sobie przypominają, myśmy nawet wianki rzucali zgodnie z tradycją mazurską na drzewa, bo taka jest nasza tradycja. Ale głosy były za tym, żebyśmy wrócili nad jeziora. No i oczywiście jesteśmy i w drodze powrotnej będziemy rzucać te wianki nad jezioro. Jest to tradycja, a poza tym to są polskie walentynki, o czym niewielu z Państwa wie. Organizatorzy postawili tego dnia na zespoły taneczno-muzyczne. Na scenie Ostródzkiego Amfiteatru zaprezentowali się artyści zespołu pieśni i tańca Warmia. Olsztyński zespół powstał w latach 50. ubiegłego wieku. Od początku swojego istnienia tancerze zdobywali różnego rodzaju nagrody czy wyróżnienia. Zespół szybko zyskał renomę i postanowił się rozwijać. W szeregach zespołu swoje umiejętności prezentowało nie tylko dzieci, ale również młodzież i seniorzy. Ta wielopokoleniowa pasja przetrwała po dziś dzień, choć coraz trudniej o młodych pasjonatów tańców ludowych. Nie są to lata 70., 80., gdzie mieliśmy taki nadmiar na przesłuchaniach, że 2-3 dni nie wystarczały, żeby przesłuchać wszystkich dzieci. No i ten świat poszedł troszeczkę tak w drugą stronę, ale nadal mamy zainteresowanie i te grupy są. Publiczność zgromadzona w Ostródzkim Amfiteatrze miała możliwość podziwiania wszystkich grup tanecznych zespołu z Olsztyna. Zespół pieśni i tańca wciąż bierze udział w różnego rodzaju przeglądach i festiwalach. Występ w Ostródzie potraktowali jako próbę generalną przed zbliżającym się Międzynarodowym Latem z Folklorem. Postanowiliśmy z szefem artystycznym dać możliwość wystąpić przedstawicielom wszystkich grup zespołu, czyli będą i dzieci, i młodzież, i reprezentacja, i tak zwani seniorzy. Myślę, że przewinie się przez scenę około 80 osób, gdzie to będzie można zobaczyć w finale koncertu. Pokażemy folklor całej Polski. W sobotę nie tylko olsztynianie chwalili się swoimi umiejętnościami. Po raz pierwszy na tak dużej scenie i przed tak liczną publicznością zaprezentowały się dzieci z Salezjańskiej Organizacji Sportowej. Salos Don Bosco Ostróda to nie tylko stowarzyszenie skupiające miłośników piłki nożnej. Od kilku miesięcy w parafii odbywają się zajęcia taneczne. Założyliśmy wspólnymi siłami w listopadzie 2011 roku zespół folklorystyczny dziecięco-młodzieżowy, który jest prowadzony przez panią Agnieszkę Krupińską. Jest to choreograf, który specjalnie do nas przyjeżdża 2 razy w tygodniu, we wtorki i czwartki od 16.30 do 19.30. Dzieci mają spotkania, zajęcia taneczne. Nowo powstały zespół występuje pod nazwą Wałdowiaki. Występ przed publicznością był dla młodych tancerzy ogromnym wyzwaniem. Choć w ich poczynaniach widać było brak doświadczenia i obycia na scenie, publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami. Zapoznanie się z choreografią tańców ludowych nie należy do prostych zadań, ale młodzi tancerze są pojętnymi uczniami. Radzą sobie świetnie, naprawdę, gdyż te dziewczynki i ci chłopcy zaczęli tańczyć od niedawna i tak naprawdę uczyli się nawet maszerować i do muzyki, a co dopiero już mówić o tańcu, i robią to naprawdę świetnie. No, dzieciaki są uzdolnione tutaj, także oby jak najwięcej takich.
Tańców ludowych wcale nie należy się wstydzić. Doświadczeni tancerze przekonują, że występowanie w takim zespole jak na przykład Warmia wiąże się z wieloma wyjazdami, zwiedzaniem różnych krajów, a przede wszystkim z poznawaniem wielu ciekawych ludzi. Zespół Pieśni i Tańca oprócz występów na scenie spotyka się również z młodymi ludźmi podczas różnego rodzaju warsztatów, podczas których zachęca do przełamywania stereotypów o narodowych i regionalnych tańcach. W poniedziałek 2 lipca ruszają letnie zajęcia twórcze, teatralne i plastyczne. Centrum Kultury zaprasza dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Warsztaty odbywać się będą w amfiteatrze i w zamku. Pięciodniowe zajęcia przewidziane są od godziny 11 do 13. Zabawa i praca nad wspólnym projektem zakończy się pokazem na dziedzińcu zamkowym w dniu 6 lipca o godzinie 17. Zajęcia plastyczne odbywają się w zamku, natomiast zajęcia teatralne będą odbywały się w amfiteatrze. Planujemy 2 godziny dziennie właśnie takich zajęć twórczych dla dzieci. Zajęcia są bezpłatne, w tej chwili listy są otwarte jeszcze. Zapraszamy chętne dzieci do udziału, do twórczej pracy. A taką ciekawostką jest to, że będziemy pracowali na podstawie scenariusza naszej ostrudzianki, pani Ali Pisarskiej. Jest to scenariusz Fala i Kamień i on będzie inspiracją właśnie do tych warsztatów, zarówno plastycznych, jak i teatralnych. W miniony weekend na akwenie Jeziora Drwęskiego odbyły się Mistrzostwa Polski Smoczych Łodzi. Mają 13 metrów długości, a ich minimalny ciężar to 250 kg. Smocze łodzie to jednostki, w których załogę stanowią 22 osoby, 20 wioślarzy, sternik i bębniarz wybijający rytm. W kategoriach wiekowych na świecie ścigamy się w różnych, zaczynając od juniorów, poprzez masters i poprzez grand senior 50+. Jeżeli chodzi o Polskę, ścigamy się tylko w jednej kategorii, w open, bo niestety nie ma aż tyle osad. Pomimo tego, że tak dużo startuje, jednak jakby podzielić to na tak kategorie, wyszłoby tam po kilka osad na poszczególną kategorię, odstąpiliśmy od tego. Jak będzie się sport dalej rozwijał i będzie więcej jeszcze chętnych, wtedy pewnie zrobimy również kategorię. O medale rywalizowało 700 uczestników. Do Ostródy przyjechały załogi z Warszawy, Gdańska, Bydgoszczy, czy Malborka, czy Olsztyna. Pogodę i warunki do bicia rekordów na wodzie i zdobywania medali zawodnicy mieli doskonałe. Cieszymy się bardzo, że spotykamy się w tym miejscu, bo jest to wspaniałe miejsce. Mamy przede wszystkim perfekcyjne warunki, jeżeli chodzi o tor regatowy. Całkiem inne ściganie jest w takim torze regatowym, a całkiem inne gdzieś między bojami, w szczerym, powiedzmy, jeziorze. No cóż, no poza tym konkurencja jest bardzo duża. Mamy ponad 30 osad konkurujących w 2 dniach. Pierwsze zawody smoczych łodzi w Polsce odbyły się w 1997 roku w Gdańsku. I to właśnie w Trójmieście jest najwięcej klubów sportowych skupiających miłośników smoczych łodzi. W Polsce istnieją kluby, które tym sportem zajmują się od wielu lat, ale są też i takie, które dopiero co powstały. Jednym z nich są PGS Smoki Północy. My pływamy dopiero w tym sezonie, ruszyliśmy, jesteśmy bardzo świeżą ekipą tak naprawdę, więc dopiero pniemy się po tym szczeblach, bo to jednak nie jest to też taki sport, w tej chwili już nie jest takim sportem, gdzie można tak sobie wejść i zdobyć medal, no, ale myślę, że jeszcze rok czy 2 lata i będziemy już na równi. Podczas 8 mistrzostw Polski osady rywalizowały na 2 dystansach. Do pokonania sportowcy mieli 500 i 200 metrów. By zdobyć medal, trzeba było się sporo napracować. Podczas wyścigów liczyło się szybkie, ale przede wszystkim równe tempo wiosłowania. Jak się okazało, to sport, którym pasjonują się również kobiety. To jest też sposób na spędzanie wolnego czasu, z drugiej strony też jakieś zamiłowanie, aczkolwiek również kontynuacja tego, co robiłam kiedyś. I no tak do tej pory to trwa i przy tym fajna zabawa. Podczas 2-dniowej rywalizacji w Ostródzie rozdano 18 medali. Organizatorem Mistrzostw Polski Smoczych Łodzi był Klub Sportowy Sokół, Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji i Urząd Miasta.
Ostatnie dni przed wakacjami uczniowie nie spędzają w szkołach z książką w ręku. 27 czerwca Żegluga Ostrucko-Elbląska zorganizowała dla szkół podstawowych dzień na kompleksie sportowo-rekreacyjnym. Uczniowie podstawówek rywalizowali w mistrzostwach piłki nożnej Mini Euro 2012. W ostruckich minimistrzostwach wygrali uczniowie szkoły podstawowej nr 1, a od początku czerwca większość z nas ogarnęła Euromania. Mistrzostwa Europy zbliżają się ku końcowi, dlatego też uczniów z ostruckich placówek zapytaliśmy o to, kto ich zdaniem zagra w finale i zostanie mistrzem Europy w 2012 roku. Moim zdaniem w finale Mistrzostw Europy będzie mecz pomiędzy Hiszpanią a Niemcami, a wygraną drużyną będą Niemcy. Myślę, że będzie wynik 1-0 lub 2-0. No i strzeli podolskiej klozy. Hiszpania z Niemcami zagra. Myślę, że to będzie mecz bardzo dobry i będzie dogrywka. W karnych wygra Hiszpania. A kto jest najlepszym piłkarzem mistrzostw dla Ciebie? Myślę, że Mesut Özil i Cristiano Ronaldo. Na tych mistrzostwach grają bardzo dobrze, bardzo rozumieją się ze swoimi kolegami z klubu i tworzą bardzo ładny futbol. Ja kibicuję drużynie Hiszpanii i moim zdaniem ona wygra Euro 2012. A jaki jest Twój ulubiony zawodnik z reprezentacji Hiszpanii? Andrea Iniesta. Według mnie najładniej gra Portugalia. A kto zagra w wielkim finale i na kogo stawiasz? Zagrają raczej Hiszpania i Niemcy i stawiam na Hiszpanię. A jaki jest Twój ulubiony zawodnik? Kogo najbardziej doceniasz podczas tych mistrzostw? Cristiano Ronaldo. Oglądam mecze i kibicuję dla Hiszpanii. A kto zagra w wielkim finale i kto wygra? No sądzę, że będzie grała Hiszpania z Niemcami i wygra Hiszpania. Ja bym chciał bardzo Portugalia-Włochy. I żeby wygrała Portugalia, tak z 2-0. A kto według Ciebie jest najlepszym bramkarzem mistrzostw? Iker Casillas. A zawodnik z pola, komu najbardziej kibicujesz i kto zasłużył na miano najlepszego? Ja najbardziej kibicuję Cristiano Ronaldo. No ja myślę, że to będą Włochy z Hiszpanią i kibicuję Hiszpanii raczej. A jaki jest najlepszy zawodnik z reprezentacji Hiszpanii? No ja myślę, że to jest Iniesta. O tym, czy młodzi sportowcy mieli rację, przekonamy się 1 lipca. Wtedy to na Stadionie Olimpijskim w Kijowie odbędzie się wielki finał Mistrzostw Europy.